Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 wieszaków. Jeżeli ktoś jest tutaj nowy, to mam na imię Justyna i bardzo lubię modę, ale cenię sobie przede wszystkim zdroworozsądkowe podejście do tego tematu. Dlatego też na tym kanale znajdziecie przede wszystkim treści mówiące o tym, jak wykorzystać to, co już mamy w naszych szafach. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to miałam, szczerze mówiąc, wątpliwości, czy w ogóle uda mi się go nagrać. Na szczęście jest, więc dzisiaj trzy stylizacje na Boże Narodzenie. Stylizacje bardzo sentymentalne i rzeczywiście taki też będzie ten odcinek, ponieważ w każdej z nich pojawią się elementy, które pojawiły się w mojej szafie, wędrując z szafy mojej mamy. Pojawią się dwa sweterki, które moja mama zrobiła samodzielnie na drutach oraz sukienka niezwykła, a jej historię opowiem Wam nieco później. Teraz już zapraszam Was na trzy stylówki, trzy inspirujące, mam nadzieję, propozycje na tegoroczne Boże Narodzenie. Natomiast po więcej odsyłam Was do filmu, który pojawił się rok temu. Tam znajdziecie 7 stylizacji bożonarodzeniowych w troszeczkę chyba bardziej współczesnym stylu. Zostawiam Wam link tutaj albo tutaj, a jeżeli nie tu albo tutaj, to oczywiście tam na dole pod tym filmem w opisie znajdziecie link do filmu z zeszłego roku. A teraz już, ponieważ zaczynam mówić bardzo dużo i bardzo nieskładnie, to przechodzimy do 3 stylizacji bożonarodzeniowych. Pierwsza stylizacja, pierwsza inspiracja również, mam nadzieję, jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ wyjątkowa jest również ta sukienka. To jest sukienka, w której niemal 40 lat temu brała ślub cywilny moja mama. Także możecie sobie wyobrazić, że to ubranie, do którego mam szczególny sentyment, znalazło się w mojej szafie w tym roku. Sukienka trafiła do mnie po tym, jak mama zrobiła przegląd w swojej garderobie i stwierdziła, że no, jest to takie ubranie, które może i ma wartość sentymentalną, ale już na pewno nie będzie w nim nigdzie chodzić. Ja stwierdziłam, że w takim razie próbuję. Okazuje się, że sukienka jest na mnie dobra, pasuje. W związku z tym stwierdziłam, że będzie to idealny wybór na tegoroczne święta, na tegoroczną Wigilię. Za chwilę zobaczycie ją w stylizacji. Ja zestawiłam tę sukienkę z kozakami na słupku, ale ponieważ jest to dość delikatna forma, bardzo dobrze będzie też wyglądała z delikatnymi szpilkami, butami na obcasie. Jeżeli ktoś sobie życzy tego typu połączenie, to jak najbardziej polecam. Ja też zestawiłam tę sukienkę kontrastowo, to znaczy dobrałam buty oraz torebkę w kolorze czarnym. Natomiast możecie też wybrać tutaj dodatki cieliste. Ja nie ukrywam, że ten kontrast wydaje mi się tutaj znacznie ciekawszy, ponieważ podbija też taki delikatny, różowo-ceglany kolor tej sukienki, dosyć nietypowy. Jeżeli chodzi o biżuterię, to tutaj za chwilkę zobaczycie ją na przebitkach. Będą to kolczyki. Kolczyki z różnokolorowymi kamieniami w kolorze złotym. A teraz już zapraszam Was do obejrzenia pierwszej stylizacji w całości. Thank you.
stylizacji drugiej główną rolę będzie grał ten oto sweterek w kolorze złamanej bieli, również z szafy mojej mamy. Ten sweterek w stylizacji, którą za chwilę zobaczycie, zestawiłam ze spodniami z wysokim stanem, ponieważ zobaczcie, on jest dosyć krótki. Spodnie mają kolor czarny, więc tutaj znowu jest to działanie na bazie kontrastu. Do tego dodałam buty w szpic na płaskiej podeszwie oraz niezbyt dużą, ale wbrew pozorom bardzo pojemną torebkę z pikowaniami, z srebrnym łańcuchem, który sam w sobie też stanowi pewnie jakąś ozdobę. Jeśli chodzi o biżuterię, tutaj nie będzie jej zbyt wiele, bo tak naprawdę będą to tylko kolczyki, które zresztą mam w tej chwili na sobie, a które za chwilkę zobaczycie też na zbliżeniu. To są kolczyki będące połączeniem srebra z kamieniem nocka. Iru, to jest moja pamiątka z wakacji w Szklarskiej Porębie. Wspominałam zresztą o nich wielokrotnie na tym kanale. I tutaj to jest jedyny biżuteryjny dodatek. Ja nie przepadam za noszeniem zimą pierścionków, natomiast jeżeli lubicie, to jak najbardziej możecie tutaj dodać coś jeszcze. Nie dodaję naszyjnika, który mam również w tej chwili na sobie, który jest w komplecie razem z tymi kolczykami, ponieważ zobaczcie, że tutaj w tym swetrze dosyć dużo dzieje się przy szyi. Pojawia się kołnierzyk i gdybym jeszcze dodała naszyjnik, to on ani by się dobrze nie układał, ale też sprawiłby, że tutaj byłoby zbyt dużo, działoby się zbyt dużo. W związku z tym cała stylizacja bardzo prosta, bardzo klasyczna. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Zobaczcie sami. Ten sweterek na tym kanale doczekał się już oddzielnego odcinka z cyklu 7 wieszaków. Link do tego filmu podaję Wam gdzieś tutaj na górze, ale też na dole w opisie pod tym odcinkiem. Tym razem proponuję Wam sweterek z szafy mamy w zestawieniu ze spódnicą midi z ekoskóry w nieco zadziornym wydaniu, bo do tego dodałam wzorzyste rajstopy oraz kozaki przed kolano długie, wiązane czarne. Kozaki, które z jednej strony kojarzą mi się nieco militarnie, z drugiej strony tak rockowo, więc mam nadzieję, że to połączenie przypadnie Wam do gustu. Dodana tutaj torebka to jest ta sama torebka, którą już widzieliście w poprzedniej stylówce, z takim srebrnym łańcuchem, a do tego biżuteria, którą mam w tej chwili na sobie, a która potrafi żyć własnym życiem, czyli kolczyki oraz naszyjnik, połączenie srebra z kamieniem nocka Iru. Widzicie to w tej chwili na zbliżeniu. Jest to zestaw przywieziony z wakacji, tak jak wspominałam, więc też dodatkowo łączą się z nim całkiem przyjemne wspomnienia. Ta spódnica midi ze sweterkiem to jest coś, co jest na tyle uniwersalne, że jeżeli dodacie do tego kozaki na słupku albo szpilki, to całkowicie zmieni to charakter Waszego stroju, więc polecam Wam troszeczkę poeksperymentować i zobaczyć, co tak naprawdę pasuje do Was i w czym Wy czujecie się najlepiej. A jeśli chodzi o tę łagodniejszą wersję tego stroju, czyli właśnie spódnica midi, gołębi sweterek oraz kozaki na słupku, to też ta stylizacja już się pojawiła w polecanym tutaj przed chwilą filmie poświęconym stylizacjom właśnie
opartym na tym sweterku z szafy mamy. Mam nadzieję, że ta wersja, nieco bardziej rockowa, również przypadnie Wam do gustu. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Kochani, to już jest wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Dziękuję, że byliście razem z nami, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Jeżeli macie ochotę pokazać nam, że te treści, które dla Was przygotowujemy, to jest coś, co chcecie oglądać, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie lajka albo też zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam Was też do zakładki Społeczność, gdzie komunikuję się z Wami pomiędzy wrzutami kolejnych filmów, a także na mój profil na Instagramie, to jest okiem podkreślnik wariatki podkreślnik style. Życzę Wam też, kochani, aby te święta i nie tylko święta były dla Was czasem pełnym miłości, pełnym spokoju, spędzonym wśród tych, z którymi naprawdę chcecie w tym szczególnym momencie być i żeby to był czas, który dostarczy Wam przepięknych, cudownych wspomnień, takich, które będą Was później ogrzewać przez cały kolejny rok. Trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i dbajcie o siebie. Do zobaczenia.